Dzień dobry Państwu. Chciałem dzisiaj Państwu przekazać stanowisko prawne kluczowej instytucji naszego państwa w zakresie zatrudniania przez gminy kierowców oraz konserwatorów ochotniczych straży pożarnych, które otrzymałem w dniu wczorajszym na piśmie. Tytułem przypomnienia wskażę tylko, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w 2020 roku wydała swoje stanowisko i uznała, że zatrudnianie przez gminy kierowców oraz konserwatorów ochotniczych straży pożarnych jest niezgodne z prawem. Ta wykładnia RIO Gdańsk podważyła ponad 20-letnią ogólnopolską, przez nikogo niekwestionowaną praktykę. W związku z zaistniałą sytuacją zwróciłem się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie wykładni prawa, konkretnie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, z racji na rolę i funkcję, jaką MSWiA pełni w systemie bezpieczeństwa państwa oraz nadzorując system ochrony przeciwpożarowej. Mogę powiedzieć, że MSWiA stanęło na wysokości zadania i wydało trafną, dobrą, słuszną wykładnię prawa, korzystną dla gmin oraz de facto dla nas wszystkich, potwierdzając ponad 20-letnią praktykę. W tym miejscu chciałem przytoczyć dokładne stanowisko MSWiA, tak żeby nie dodać nic od siebie. Gminy mają prawo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, zatrudniać na umowę o pracę lub umowę zlecenie kierowców ochotniczych straży pożarnych w celu ich udziału w działaniach ratowniczych i innych działaniach. Po drugie, gminy mają prawo zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zatrudniać na umowę o pracę lub umowę zlecenie konserwatorów ochotniczych straży pożarnych w celu konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w ochotniczych strażach pożarnych. To stanowisko MSWiA należy ocenić jako słuszne i zgodne z prawem. Należy zrobić wszystko, żeby upowszechnić je w gminach oraz ochotniczych strażach pożarnych, tak aby w przyszłości nie dochodziło do wybryków interpretacyjnych niektórych instytucji naszego państwa. Na koniec chciałem jeszcze przytoczyć fragment stanowiska MSWiA w odniesieniu do tej nieszczęsnej uchwały RIO Gdańsk. Powyższa uchwała oraz przyjęta w niej określona wykładnia przepisów nie może stanowić podstawy do przyjęcia jednolitej interpretacji przepisów w zakresie zatrudniania kierowców w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Mam nadzieję, że to stanowisko MSWiA kończy spór w tej sprawie i że Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku wycofa się ostatecznie i całkowicie ze swojego błędnego stanowiska. Dziękuję za uwagę.